Yo! Lunch Hero! To będzie to, co zobaczymy sobie w tym nagraniu. Generalnie nie jaram się aż tak bardzo takimi grami. Chciałem ją nagrać, żeby wam pokazać i myślę, że to jest jednorazowa standardowa. Oczywiście ja już spróbowałem, ale cofnę się. O, nie da się cofnąć? O! Tu mam coś do tworzenia. Dopiero zacząłem, już mi dają coś do tworzenia. Energy. Power Tokens. Upgrade. Dobra, let's upgrade. Dobra. Ja grałem już kiedyś w podobną gierę i myślę, że nie byłem jakoś specjalnie zachwycony, ale mam jeszcze 200, to dawajcie upgrade. Nie da się. Complete level 2. Dobra, to level 2 lecimy, żeby nie było, że jakoś przedłużam specjalnie. No i o co tu chodzi? O co tu chodzi? A, dobra, czyli da się normalnie chodzić. Okej, wybierzmy ten skill. Miałem atomówkę, czy co? A, czyli on sam strzela. A czemu nie strzela? Trzeba się zatrzymać, żeby strzelił? Dobra, na razie nie kumam. Co za dziadek w ogóle? Okej. Active power up. Dobra, to jest lepsze. Wygląda na fajniejsze. Tak, trzeba się zatrzymać, żeby strzelił. No zdecydowanie byłoby za łatwe, żeby było inaczej. Chyba ktoś do mnie nawala na Facebooku albo na czymś takim. I tak spuka, bo to nie, na pewno nie od tej gry. Chociaż może. Dobra, to na 3 weźmy. Kuraki! Badać kuraki! Mam nadzieję, że to kuraki. Dobra. A co tu się stało? Dobra. Tak, wygląda na to, że ktoś do mnie bardzo intensywnie pisze. Jej, trafił mnie. Tu już jest gorzej. Tu są jakieś, za przeproszeniem, grzyby. Ej, grzybie. Łap to. Łap drugi. HP. Dobra, podwójne chyba jakieś takie. A, i zebrałem taką osłonkę. Ja rozumiem, że takie gry się najłatwiej robi, chyba dlatego jest ich takie multum. Co jakiś czas po prostu wpada takie w reklamie, no i trzeba albo olać, albo zainstalować i zagrać, nagrać, żeby was uchronić przed tym. Chociaż niektórym to się może podobać. I co teraz? Random power ups. Dobra, to chcę. Nie chcę tych odbijanych. Ho, ale ich skosiłem. Te grzyby są całkiem silne. Oj, mam dużą fiolkę HP. I dobra, jest Wiktory. Climb razy 2 oczywiście za reklamę. Nie zrobię tego. Mam shop. Shop unlocked. Simple chest. Dobra. Za 500 mam 16 tych, bo tak mam 57 takich energii, chyba na granie, żeby nie móc dłużej grać i żeby płacić, żeby móc zagrać. Postacie za hajs. No taka no, taka na wyciąganie hajsu. Lecimy jeszcze jedną, tylko otworzę sobie skrzynkę.
tu mam coś. Heroes. A, update. No i spoko. Health, attack, attack speed. A tu? Equipment. No fajnie, no nie jest to taka jakaś super najgorsza giera, ale no ja się jakoś tam super nie będę jarał. Na pewno znajdzie jakiegoś amatora do grania. Raczej ja gram jeden raz. Dobra, to weźmy to, zobaczmy co to jest. Aha, to jest taka baza, że się odbija. No i super. Bo teraz to już w ogóle nie mają ze mną szans, jak jeszcze mam odbijanko. Grzyb nie żyje. Jeden przynajmniej. Drugi zaraz padnie. Lecimy dalej. Tutaj jest normalnie na górze pasek od stage'y poszczególnych. Czy tam pokoi, nie wiem jak to nazwać. Dawaj na 3. Jakoś tak bez rewelacji, naprawdę. Szczerze, tak. Fajnie by było, gdybym to jednak ja decydował, gdzie kiedy strzelać. A nie, że zatrzymuje się i on strzela. No ale... Co tu wymagać od takiego jakiegoś dziwnego tworu? To te dwa. Może takie boczne weźmiemy tym razem. Aha, okej, okay, bo to wyznacza kierunek strzelania. W ogóle zaraz będzie latało tego z setki. I kurczaki będą padać. Znowu jakaś aura. No rozumiem, że zaraz będą coraz mocniejsze moby też. To nie jest tak, że zawsze będą same kurczaki do zabijania. HP można poświęcić zdecydowanie. Co tutaj będzie, tak? HP, up i freeze vessel. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ale można się domyślać, że stun jakiś. Następna planszeta. No dobra, no na kolejne rozbitko. Wow, panie. Teraz to was norma. O, grzyby, grzyby. Grzyby, lubię grzyby. I jedna mała fiolka HP. I kurczaki znowu. Ale kurczaki to szybko padają. Victory. A co to jest? Climbnąłem jakieś 6 takich. I nie wiem co to jest. Już teraz 20 kluczy potrzeba do otworzenia skrzyni. 54 energie mi zostały, także zagramy na pewno jeszcze raz. A dojdziemy może nawet do bossa, bo na piątej planszecie jest boss. Dawaj tego bossa. Dobra, weźmy to, czego nie rozumiemy, czyli Poison Aura. Jeden grzyb padł, drugi grzyb padł. Deals Massive. Fireball. Krytyki, a tutaj Snow Spikes. Szkoda, że to tak szybko znika, bo ja tak szybko nie czytam. Wow, fajne te skille takie, no szkoda, muszę zobaczyć tego producenta. W ogóle to zacznę niedługo tak nagrywać, że będę mówił, co to za producent, jakie gry zrobił, bo powoli zaczynam coraz więcej ogarniać w tych producentach mobilnych gier i szkoda nie informować w nagraniach, co to za producent, bo tak naprawdę należy im się, żeby o tym poinformować, bo są nieźli. No i ten producent być może nawet zrobił jakąś inną grę z dobrymi skillami, bo widzę, że jest tutaj fantazja. To fantazja jest od tego, aby bawić się na całego. Dobra, to weźmy to odbijanko. Ricochet.
Fajny na nick Ricochet. Ja już swój nick mam, ale jak nie masz, to możesz się nazwać Ricochet. Całkiem zadziornie, powiem szczerze. I z sensem. A znam parę osób. Znam paru graczy, którzy mieli nick Rico, taki Ricochet. To by było całkiem niezłe. Dobra, power up. Nie, attack speed. Z attack speedem to już w ogóle jest petardinio. Spoko, no robi się coraz ciekawiej. Myślę, że też coraz trudniej. Jednak. Co tam zdobyłem? 10 i jakieś spodnie. A, bo tu ja itemy zdobyłem. To zaraz zobaczymy te itemy. Jakieś spodenki. 80 Hero Health. A to? Materialsy. Dobra. Czyli można tutaj też pewnie craftować w jakiś sposób. Tu mam Locked, czyli to jest ta postać za hajs. Mam upgrade, ale chyba jeszcze nie teraz. O, mam skrzynkę. Dwie energie, trzy do upgrade'u i skarpeta. Skarpetę pewnie można założyć, także pójdźmy i załóżmy skarpetę. Skarpeta daje Hero Health i Chance to Slow Down Enemy. I można jeszcze to upgrade'ować. Petardinio. 43 Hero Health. 46 Hero Health. No dobra. Fajnie, no nie jest tak źle, no nie jest tak źle. Dawaj tego bossa, zio. Dobra. Dobra, dawaj ten Ricochet. Gdzie ten boss? Gdzie ten boss? Gdzie ten boss? O, to kamyki można rzucać. Big Stone. Co następne? Tego nie widziałem jeszcze. Intangibility. Ale co to jest, to nie doczytałem. Czyli tak, boss będzie dopiero na 15 stage'u. W sensie na 15 części tego stage'u. O! Coś, jakiś skill chyba. Wypadł z mobka. Wypadła też aura. Sky Arrows. O kurde, ale sypią. Macie! Żryjcie kamienie. Siódma plansza. Damage Reflection. Kurczaki. O, jeszcze jakiś itek. To się one są ślepe, te kury. One łażą w ogóle tam, gdzie mnie nie ma. Hell. A, bo to mała fiolka mi wpadła. Dobra, ubijmy ich. Nawet za cenę straty HP. Chociaż nie, bo mam bossa. To warto by mieć to HP. Dobra. To może się skupię na tym, żeby nie tracić. Chociaż jest trudno. Bo już coraz lepiej strzelają te griby. Dobra. Szkoda by było zakończyć Impact Shop na dedzie, ale pewnie tak będzie, że dojdę do tego bossa zapchalonego i mnie ubije. Kurjaki. Jakiś itek. Duża fiolka HP.
Dobra, jest 12 stage. Tam 12 część. Okej. Jestem coraz bliżej bossa. Spróbujmy to. Nie zdążyłem w ogóle przeczytać, co to jest, ale wyglądało spoko. Okej, to tak po prostu wybucha. 439, dobra, jest... Ciki! Cześć, Ciki! Ej, Ciki! Ciki! Ej, Ciki! Głupia Ciki! O, ta Ciki strzela! Ej, Ciki, Ciki, Ciki! Ej, Ciki, 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 wali! No nie jest to najłatwiejsze, tak unikać przed kurą, która strzela jajcami. Ale chyba jest szansa, że nie dednę, nie? 439 HP mi zostało, a jej, tej kurze zapchlonej, już niewiele. Góra z 10 strzałów. Ani razu mnie nie dopadła. I ani razu mnie nie trafiła jajcem. Jee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 
No, nie będę was rajtował. Zobaczmy jeszcze, co wpadło. A no, to wpadło to. To coś. Czyli to jest chyba Falcon Eye. I daje Critical Damage 5% chance to Critical Strike. Jeszcze delikatny. O nie! Equip. Dobra, panie i panie, no bardzo fajna giera, nie wiem czy... A, jeszcze skrzynka, nie wiem czy ja... znaczy wiem, raczej już w nią nie zagram. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Chociaż szczerze, nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Okej, okay, muszę tutaj... A, dwie! Dwie można mieć skarpety. Nice! Nie jest tak źle, choć dobrze też nie jest. Zobaczymy, jak to będzie, czy jeszcze raz nagram, czy nie nagram. Na tę chwilę dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, nara!